Hej, to Weronika, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj powiem Wam coś o języku chińskim, a dokładniej przedstawię cztery ciekawostki, o których być może wiedzieliście, a być może nie. Zaczynamy. Po pierwsze, warto wspomnieć, że chiński składa się z około 300 różnych sylab, jeżeli nie będziemy liczyć tonów. Ale dla początkującej osoby, czy takiego laika ogólnie, tony nie bardzo mają znaczenie, bo one się bardzo zlewają na początku, więc Chiny mają tylko 300 różnych sylab, co powoduje pewne nieścisłości, bo one tworzą tak zwane homonimy i słowa, które brzmią bardzo podobnie do siebie. Dla osoby nie uczącej się chińskiego wręcz identycznie. Dlaczego o tym mówię? No mówię o tym dlatego, że na przykład bardzo popularną anegdotą jest to, że turyści próbujący, nie wiem, coś ze słownika powiedzieć po chińsku, na przykład proszą w restauracji o cukier. Cukier to po chińsku tang na tonie drugim. Jednak turystom, którzy średnio ogarniają te tony, przynosi się zupę, bo zupa to po chińsku tang, tang na tonie pierwszym. Zdaję sobie sprawę, że dla osób, które nie uczą się chińskiego i nie bardzo się interesują tym językiem, to jest bardzo podobne i nie bardzo ogarniają tę różnicę. Czysta syla w języku chińskim sprawia, że słowa często różnią się od siebie tylko tonem i oczywiście w wielu momentach to zwyczajnie wynika z kontekstu, że chcemy powiedzieć jedno słowo, a nie drugie, bo to drugie nie pasuje nam w ogóle do zdania. Ale jeżeli prosimy w restauracji o cukier bądź zupę, no to wiecie, mogą być skonfundowani. Ciekawostka numer dwa to są chińskie liczebniki. One są dość wkurzające, że tak powiem, i bardzo upierdliwe, jeżeli ktoś się uczy chińskiego, bo one działają na trochę innej zasadzie niż te nasze. No właśnie, w chińskim jest osobne słowo na 10 tysięcy, to znaczy mamy 10, czyli shi, mamy pai, czyli 100, mamy cien, czyli 1000 i potem mamy wan. Wan oznacza 10 tysięcy. Czyli 10 tysięcy to nie jest shi, cien, czyli 10 i 1000, jakby nam podpowiadała logika, jakby nam podpowiadała intuicja, tylko 10 tysięcy jest po prostu one, jest osobne słowo na 10 tysięcy i potem zaczynają się schody, bo na przykład 100 tysięcy to już nie jest 100 razy 1000, tylko to jest 10 razy 10 tysięcy. 3, one, czyli 10 i 10 tysięcy. Nie ma słowa na milion. Milion to jest i by one, czyli 100 razy 10 tysięcy, to jest milion po chińsku, za to jest osobne słowo na 100 milionów. 100 milionów to jest i. I problem jest taki, że jeżeli chcecie na przykład podać populację Chin, to po polsku powiem, że to jest 1,3 miliarda, a po chińsku powiem, że to jest 13 tych i 13 setek milionów. Więc to jest bardzo wkurzające dla osób, które się uczą chińskiego i to jest bardzo wkurzające dla osób w Chinach, które się uczą angielskiego, bo jak powiesz im, że coś kosztuje, nie wiem, 300 tysięcy, to oni zaczynają sobie liczyć zera i myśleć i muszą sobie to przekalkulować, że 300 tysięcy to jest 30 yuan, więc bardzo upierdliwe, bardzo wkurzające. Kolejna rzecz to są anglicyzmy w języku chińskim. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ile ich tu występuje, bo na przykład wiecie, że w japońskim jest dużo, w koreańskim też jest dużo. Niestety, nie wiem, niestety albo niestety, w chińskim też jest ich całkiem sporo. Jedyne co to, że je przerobili na znaki, ale choćby czekolada. Czekolada to po chińsku chocolate, bo w Chinach czekolada nie jest tradycyjna, więc czekolada została importowana, nazwa też została importowana. Dalej mamy na przykład sanmingzi. Sanmingzi to sandwich. Sandwich, czyli kanapka. Też ta nazwa została sobie zapożyczona, sanmingzi, czyli kanapka, sandwich. Jest też na przykład szafa, czyli sofa, sanwin to salmon, czyli łosoś. Oczywiście nie dało się uniknąć zapożyczenia takich słów jak bye bye, mamy na nie znaki, hello, hi, hey, to wszystko tu jest. Są na to wszystko znaki i ludzie korzystają z tego w życiu codziennym. Z tego co ja kojarzę, to jest jeszcze cafe, czyli kawa, jest jeszcze tank, czyli tank, tank, czyli toe. Też z angielskiego, cartoon, czyli cartoon, bajka, mikrofon, szala, czyli sałatka, paszy, czyli autobus, pas. Naprawdę jest masa zapożyczeń i w sumie ja z pamięci potrafię wymienić kilkanaście, a ich jest o wiele, wiele więcej, więc jeżeli szukacie języka czystego, bez zapożyczeń, no to przykro mi, chiński nie jest tym językiem. I ostatnia rzecz, to jest rzecz, o której już wspomniałam na początku, czym jest język mandaryński, czyli to tak zwane putonghua.
Ja nie wiem dlaczego, ale w dalszym ciągu jest rozpowszechniana taka dziwna plotka, że Chińczyk z północy nie dogada się z Chińczykiem z południa. Ja nie rozumiem, skąd się wzięła ta informacja. Znaczy, ja rozumiem. Tak było kilkadziesiąt lat temu, ale to już jest nieaktualne, od dawna. Kilkadziesiąt lat temu został wprowadzony właśnie tak zwany Putonghua, czyli Common Speech, mowa wspólna, język mandaryński, tak zwany. A to oznacza, że dzieci w szkole uczą się właśnie po mandaryńsku. W biurze, jeżeli są ludzie z różnych prowincji, też rozmawia się po mandaryńsku. Na mieście, przynajmniej w Szanghaju, w większości miejsc rozmawia się po mandaryńsku, bo kelnerzy i inni ludzie pracujący w usługach są przyjezdni, więc no po prostu nie znają tego Shanghaihua, czyli języka szanghajskiego, dialektu szanghajskiego. Putonghua narodził się właśnie dlatego, żeby przeciwdziałać temu, że Chińczycy nie mogą się dogadać z północy i z południa, bo na południu rozmawia się po kantońsku, tutaj się rozmawia po szanghajsku, na północy się rozmawia w jeszcze innym języku. Ale w tym momencie już praktycznie każdy, kto chodził do szkoły, mówi w Putonghua, może jeszcze jest tam starsi ludzie gdzieś. Ale w tym momencie, znając Putonghua, jesteście w stanie dogadać się w każdym mieście. Czy pojedziecie do Pekinu na północy, czy do Szanghaju, tak w środku, czy do Guangzhou na południu. Wszędzie dogadacie się w tym języku, także nie rozpowszechniajcie więcej, że Chińczyk z południa nie dogada się z Chińczykiem z północy, bo to nie jest prawda. To jest taki mit, który się narodził jeszcze jak się nie mogli dogadać, ale teraz już się mogą dogadać, więc bez sensu go rozpowszechniać. I to tyle na dzisiaj o chińskim. Jeżeli film Wam się podobał, to możecie mnie subskrybować, tam na dole jest gdzieś przycisk. Macie też tam linki do moich social mediów, gdzie możecie mnie znaleźć. Jest grupa na Facebooku, jest mój fanpage, jest Instagram, wszystko jest. I to chyba tyle na dzisiaj. Pa, pa!